W naszym studiu goście Piotr Struś i Mateusz Skulski. Kłaniam się nisko. A który to który, bo mało wiem. Pekus i Pridak. No to czyli... Pekus i Pridak, to już wiem, to już zapowiadaliśmy. A który to Piotr, który to Mateusz? No ja. Aha, ty i czyli ty. Pekus jest Piotrem, a Pridak jest Mateuszem. Dobra. Witam już serdecznie. No to już wszystko wiemy. No właśnie, jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcielibyście wiedzieć i widzieć więcej, no to chłopaki tutaj nam złamali całą magię radia, postawili dwie kamery. No jesteśmy filmowani i to wszystko, co właśnie słyszycie, będzie można też jeszcze raz usłyszeć, ale przede wszystkim obejrzeć, tak? To kiedy od razu zareklamujcie? Samo wideo, właściwie ten wywiad będzie można obejrzeć jutro o godzinie 15 na naszym kanale Pekus i Pridak. Serdecznie zapraszamy. No to nieco ponad doba do premiery została. Ja tutaj cały w stresie siedzę normalnie. Siedzi my sobie też. Człowiek. Wy też? No ale wy na co dzień troszkę. Siedzicie przed kamerami jednak. No przed kamerami tak, ale przed mikrofonem i to jeszcze tak w miarę na żywo to nie. I generalnie cała taka otoczka i profesjonalizm daje takiego, no... Nie, niczego nie można być pewnym na 100%. No tak to jest właśnie w audycjach na żywo. No to my witamy na żywo, chociaż witamy też tych, którzy oglądają to i jest już środa, godzina 15, bądź później. No to pozdrawiamy tych, co będą oglądać, co słuchać i tak dalej, i tak dalej. Spotkaliśmy się tutaj z Pekusiem i Pridakiem, tak naprawdę już po raz drugi, bo gościliśmy. Dzień Uśmiechu byliśmy, ja pamiętam Dzień Uśmiechu, który to jest dzień dokładnie jakoś na jesieni, ale... Nie, codziennie jest jakiś dzień, ja teraz też nie pamiętam, minęło już kilka miesięcy, no ale czy coś się zmieniło? No nie, dalej widzę, produkujecie to, co produkowaliście. Wasz kanał pewnie wzbogacił się o nowych subskrybentów, chociaż nie wiem ilu przybyło, ale wiemy ilu jest dzisiaj. 4461. To liczba, która chyba robi wrażenie, prawda? To sprawdza, to są dane sprzed momentu. Sprzed momentu. No robi wrażenie, tym bardziej, że jesteśmy z miasta Słupska. Nie jest to jakaś, nie jest to Warszawa, nie jest to Gdańsk. No i działamy też na swoją, ze swojej kieszeni. Nikt za nami nie stoi. Jesteśmy żaglem i okrętem. A chcielibyście, żeby ktoś stanął za wami? Znaczy, może nie za nami, ale... Sypnął żeby, pieniędzmi. Tak, żeby tak, no żeby chociaż, na, żeby chociaż nie kosztował nas ten kanał. Chociaż tyle. Znaczy, generalnie chodzi o to, że my sobie stawiamy przede wszystkim u nas niezależność, nie? Żeby te wszystkie opinie były takie, powiedzmy, no, niepodległe. Jeżeli na przykład byśmy mieli materiały typowo sponsorowane, typu, że słuchajcie, chłopaki, my wam dajemy przykładowo 3000 zł za to, że zareklamujecie jakąś pizzę... bardzo dobrze i wtedy w tym momencie po prostu stracilibyśmy takie zaufanie widzów, nie? Bo oni by po prostu to zauważyli. To są ludzie, oni sprawdzają te wszystkie produkty, jakie my testujemy i oni często po prostu się jakby wymieniają tymi zdaniami. Przykładowo, mamy jakiś tam lokal ze Słupska i kilka dni po premierze odcinka ktoś pisze, że był w tym lokalu, mówił co jest dobre, mówił co jest do wymiany i tyle. To jest taka wymiana, powiedzmy, opinii. Rozumiem, ale już dobrnęliśmy dosyć daleko, a niektórzy nasi słuchacze, widzowie myślę mniej, bo będą pewnie oglądać głównie ci, którzy akurat temat dobrze znają, no ale słuchają nas osoby, które może nie do końca wiedzą o co chodzi, więc opowiedzcie pokrótce, czym wy się na co dzień zajmujecie. Znaczy prezenter Filip nas wcześniej nazwał szeryfami pizzy, to się bardzo fajnie przyjęło i fajnie to brzmi. Po prostu recenzujemy pizzę, jeździmy do lokali, bo to nie zawsze jest pizzeria, nie zawsze pizzeria, czasami restauracja też serwuje pizzę i testujemy pizzę. Jak powiedział nasz prezydent Robert Biedron, jesteśmy kolesiami, którzy zjedli tysiące pizz i zjedliśmy więcej pizzy od Magdy Gessler, czyli to coś znaczy. Czyli to coś znaczy. Jeśli myśmy zjedli więcej niż Magda Gessler, więc no, dość dużo tego było i dość dużo tego jemy i mamy jeść jeszcze więcej. A gdzieś tam po siłowniach, na jakieś kluby fitness też was zapraszają, bo to chyba dobrze wiedzieć, jak wciąż dobrze wyglądać po takiej ilości pizz. No właśnie, jeszcze żadnej zaproszeń nie było. No może słuchają nas teraz jakieś panie, które na bieżnię uczęszczają i może jakaś właścicielka fitness chce wiedzieć, jak wyglądamy i ocenić, że dobrze wyglądamy po tylu pizzach, no to zapraszamy do kontaktu. Pekus i no, my możemy potwierdzić. My to możemy potwierdzić, a już w środę od 15 będzie można to zobaczyć. I, no zresztą wystarczy wejść na wasz kanał. Wy się tam często prezentujecie. Z pizzą w ręku najczęściej. Skąd taki pomysł? Kiedy on powstał? Znaczy, sam pomysł powstał generalnie w 2012 roku. Tutaj Pekuś... To nie taki młody projekt, to już 5 lat. Generalnie projekt właśnie nie jest młody. Realizowany jest, powiedzmy, systematycznie od 2014, od sierpnia. Natomiast właśnie, jak już wspomniałem, projekt się narodził w 2012 roku. I
Generalnie to Pekuś wyskoczył z takim pomysłem, żeby, słuchaj Pridak, może byśmy oceniali jakieś kulinaria. I tak proponuje i nagle wyskoczył pizza. I myślimy nad nazwą serii, że była chwytliwa, ciekawa, fajna, żeby to po prostu ludzi przykuwało do tego, żeby to oglądać. I wyszło, zajadamy, oceniamy tak naprawdę. I po dziś dzień tak naprawdę oceniamy pizzę. Trochę tam elementów uległo, powiedzmy, zmianie, udoskonaleniu przez komentarze ludzi, którzy to oglądają, bo oni w końcu też mają w tym swój udział. A akurat zdecydowaliście się na pizzę ze względu na pochodzenie ze Słupska. No Słupsk jest postrzegane jako miasto. Słupsk jest imperium pizzy, ale ja naprawdę bardzo lubiłem pizzę i w czasie gimnazjum naprawdę urosłem na pizzy. Szczerze mówiąc, miałem takie dni, że ja codziennie pizzę w domu miałem. I później tak jakoś mi się to wszystko, też miałem jakiś tam swój ranking. Warto dodać, że na poważnie to się zaczęło tak mniej więcej 4 lata temu czy 5 powstał pomysł. I my przez prywatne jakieś tam czasami sprzeczki nie kontynuowaliśmy tego, było to nieregularne, nieprofesjonalne, a później żeśmy ruszyli z pompą. I w ogóle pomysł pierwszy był taki, żeby chodzić do lokalu i w lokalu nagrywać, ale spotkaliśmy się z takim problemem, że nikt tak naprawdę nie chciał nas przyjąć. Więc poczekajcie, my będziemy zamawiali do domu i nie macie nic do powiedzenia, no bo możemy ocenić, zrecenzować produkt. I tak też się stało. I od 2 lat mniej więcej się tym tak na poważnie, regularnie zajęliśmy. Czyli jesteście rozpoznawani w pizzeriowym półświatku Słupska. Tak, jesteśmy rozpoznawalni i taką ciekawostkę powiem, że do mnie częściej ludzie przychodzą, bo ja też pracuję w pizzerii, tego nie ukrywam. I przy okazji panią Martę pozdrawiam serdecznie i kumpla Roberta, z którym od niegdyś pracuję. To dołączamy się do tych pozdrowień. No, super, tak. I generalnie do mnie ludzie nieraz otwierają drzwi i powiedzą, o Pekuś, cześć, tego, tamto. A krąży taka fama właśnie po Słupsku, że Pridaka się boją. Ludzie, dzieci się boją podejść, bo no, nie wiedzą co powiedzieć. Pridak jest tak bardzo, bardzo poważny i w bardziej poważnej instytucji. Pridak chce tutaj się bronić, widzę. Tak, niech się broni. To broń się. Tak, no wiadomo, każdy z nas wiadomo musi się bronić. Ja bym chciał dodać od siebie tyle, że tutaj z tym się muszę zgodzić, bo czasem po prostu ludzie chcą podejść, widać, że chcą podejść, porozmawiać, ale jakby widać w nich taki dystans, nie? Że po prostu nie mogą podejść, coś ich tam kurczy, jakby odpycha od tego. To czujesz się jak gwiazda, jak celebryta? Znaczy, to jest po części fajne takie uczucie, że ludzie rozpoznają ciebie tam gdzieś na drodze, czy mówią tobie tam cześć Pridak, czy coś. Tylko, że momentami to jest takie, że aż uciążliwe, bo oni po prostu boją się normalnie podejść do ciebie i przywitać, powiedzieć coś, porozmawiać. To nie jest tak, jakby do kumpla podeszli. A zjemy pizzę, tak? Tak. Chciałbyś, żeby ktoś podszedł na ulicę do ciebie i tak maluzie powiedział, zjemy pizzę? Tak, na takiej zasadzie, że podejdź po prostu, siema Pridak, słuchaj, może tam Może zdjęcie zrobimy, czy tam pójdziemy na pizzę gdzieś tam na braci. I poszedłbyś? I zjadłbyś? Pewnie. A oceniłbyś z tym kimś? Na odcinek nie jestem pewien, bo wydaje mi się, że chyba właściciel albo właścicielka lokalu by nas wyrzuciła z tego. No, w lokalu tak, to może być rzeczywiście Natomiast prywatnie? Czemu nie? Możemy tam powymieniać się tam zdaniami i tyle. To może to jest pomysł właśnie na to zmniejszenie kosztów. Czyli znajdźcie kogoś, kto zapłaci wam za to, że razem z nim ocenicie pizzę. I nie musi to być wcale właściciel lokalu. No, trzeba to jeszcze zbadać, bo mogą być tutaj różne podstępki na pewno. Oceniliście już wszystkie pizze w Słupsku, a przynajmniej pizzerię? W Słupsku? Tak. Myśmy w ogóle parę pizzerii nawet wykosili z rynku. Jest taka pizzeria w Słupsku, która działała pod jedną nazwą, taką diabelską wręcz. I oni po odcinku mieli do nas straszne pretensje, że co byście zrobili? Chcieli nam fundować W na mieście. No i było ciekawie, naprawdę było bardzo ciekawie. No i później pod napływem negatywnych komentarzy na temat tej pizzerii, pizzeria zmieniła nazwę. Nazwę zmieniła kompletnie, że to niby inna pizzeria, ale w tym samym miejscu, niby nowi właściciele, to tamto, a było zupełnie to samo. Pizza smakowała niemalże identycznie. Dostawca był ten sam. Nie najlepiej. No i niestety po pół roku, po zmienionej nazwie, czy po 7, już 8 miesiącach, no niestety z rynku się wykosili. No i niestety, no przykro. Poczuliście nam moc, bo to tak wychodzi. Znaczy generalnie to było takie śmieszne, że po odcinku ktoś tam zmienia nazwę, nie? To jest takie no ale ciekawe. Później znika z rynku, może właśnie dzięki waszym opiniom. Znaczy tak naprawdę tutaj to jest w większości zasługa ludzi. Tak naprawdę, bo my przedstawiliśmy opinię, my generalnie przedstawiliśmy recenzję w internecie, nie? Całą rozmowę, oczywiście ocenzurowaną, bo tam właściciele mieli pewną spinę do tego, że czyjś głos słychać przez telefon, dziwna sprawa, natomiast odzew ludzi w komentarzach
na temat tego lokalu, którzy tam po prostu byli, ci ludzie w tamtym miejscu, był ogromny. I niestety negatywny, co się odbiło tym, że przez dużą liczbę wyświetleń i przez po prostu ten ogromny odzew, ten lokal no, musiał zwinąć swój interes. No to ostrzeżcie się wszyscy producenci pizzy w Słupsku i nie tylko, o czym za chwilę powiemy. Może to jest dobry moment, żeby na spokojnie wysyłać pizzę, bo teraz macie pewność, że oni są u nas, czyli w studiu Radia Fama. I tak, na pewno tak. W tym momencie nie zamawiają pizzy, nie ocenię, chyba że coś tutaj jedzie. Nie jedzie. Nie będzie niespodzianki. Oficjalnie nic nie jedzie. Pytałem, nikt tu nie jest chętny na pizzę. Chyba, że pan prowadzący jest chętny na pizzę, to my tutaj zaraz przedzwonimy do odpowiednich ludzi. Ciężko będzie mówić jedząc, a zimnej nie lubię. To dajmy sobie na razie spokój, to póki rozmawiamy, to kontynuujmy, a później możemy spróbować. No dobra, mieliśmy powiedzieć o tym, że nie tylko Słupsk. Idziecie dalej. Idziemy dalej. Znaczy, gdzie byliśmy? Byliśmy w Gdańsku przede wszystkim, niedaleko Koszalin. Suwałki, to najdalej na wschód położona miejscowość, w jakiej byliśmy. Byliśmy w Warszawie u Adama Poszukiwacza. On ma prawie już 1 000 000 subskrypcji, więc to jest już pan, można powiedzieć. I serdecznie go pozdrawiam, bo jest dla nas bardzo życzliwy i chciał nam dać tło i w ogóle powiedział czemu. Myśmy mu nie powiedzieli, że potrzebujemy jakichś tam statywów takich, wiadomo. Idziemy do przodu. No byliśmy teraz, rok temu mieliśmy sezon letni, tam byliśmy w Łusce, w Poddąbiu, w Łebie. Gdzie myśmy jeszcze byli? W Redzie, ale to nie sezon letni. No już sporo tych miejscowości było. Już czasami nie pamiętam, jak ktoś mnie pyta, ty słuchaj, a w Lęborku to ta, która najlepsza pizza? I muszę się zastanowić. W Lęborku żeśmy byli, tam też bardzo ciekawy odcinek z jednej z pizzerii, która tam 20 przeszło lat jest. No już tych miejscowości jest sporo. Idziemy coraz dalej. Teraz żeśmy jakoś tydzień temu byli na Helu. Także tak. Mieszają wam się już smaki, nazwy pizzerii? Czy pamiętacie to wszystko? Bo, no ja po trzech to pewnie już bym stracił rachubę. Znaczy, to właśnie ciężko jest pamiętać te wszystkie lokale. My już mamy odcinków ponad 110 na internecie opublikowanych, a tych nieopublikowanych jeszcze mamy kilkanaście w garści oczywiście. Także po prostu jest ale problem... Ale te swoje oceny pamiętacie, tak? Jeżeli generalnie... wam rzucę nazwę pizzerii, to będziecie wiedzieli, czy możecie polecić. Czy nie? Po chwili sobie przypomnimy właśnie, jak ten lokal wyglądał, jak on smakował, co to było tak naprawdę. Tylko musimy chwilę się zastanowić. No sto parę odcinków, ciężko jest to oczywiście tutaj wszystko spamiętać. No ale tutaj wracając do sezonu letniego, który teraz się właśnie zbliża. Byliśmy właśnie na tym Helu. Tam nagraliśmy kilka odcinków. Wśród ludzi. Typowo, na ulicy się rozstawiamy ze stolikiem, zamawiamy pizzę, rozmawiamy na przykład z właścicielem, właścicielką, z osobami, które nas tam zaczepiają, porozmawiamy sobie chwilę, co się dzieje. Czyli trochę inaczej niż w Słupsku na co dzień, gdzie zamawiacie pizzę do domu. Tak, trochę inaczej niż tutaj, bo generalnie poza sezonem letnim zamawiamy do lokalu po prostu pizzę, no bo na zewnątrz jest troszeczkę zimno, wiadomo, taka sytuacja jest z tym związana po prostu z pogodą. A jak jest lato, jest ciepło, jest fajnie, pogoda jest bardzo dobra, deszczyk nie pada. Mam nadzieję, że w tym roku... Właśnie to zależy. Mam nadzieję, że w tym roku będzie dobrze w tej kwestii. I tak właśnie to wszystko wygląda, że wśród ludzi stajemy interaktywnie, jakby oceniamy to, co dostajemy na talerzu. Czyli ktoś też może ocenić wśród ludzi, czyli wymieniłeś akurat właścicieli lokali, ale też wśród innych konsumentów, tak? Tak, tak. Znaczy na przykład byliśmy, nie dodałem, w Poznaniu byliśmy. Byliśmy na Pyrkonie i tam też żeśmy na hali, jednej z hal rozstawili stolik. Tak. I przebraliście się za pizzermena. No nie, akurat nie. Miałem taką dziwną koszulkę, taką śmieszną z Edgarem Po, a Pridak był tak bardzo hawajsko jak Wojciech Cejrowski. Dzisiaj też prawie. Tak, tak. Dzisiaj też prawie tego. Ja mam hawajskie takie spodenki. A hawajska to jedna z ulubionych twoich pizz? Hawajska, znaczy teraz akurat myśmy wprowadzili takie innowacje, ale dodam, że ludzie podchodzili, niektórzy częstowaliśmy, no bo my nie zjemy 7 pizz, nie? Ile można? No po 2 kawałki każdej pizzy i jest dość, a 6 jeszcze zostaje. Ludzie, po prostu żeśmy zaczepiali jakieś fajne postacie i słuchaj, no poczęstuj się pizzą i tego, jak coś to zasubskrybuj. Pridakowi ktoś chleb przyniósł do oceny, tak przeświewczo, także śmiesznie będzie odcinki z Poznania, no niestety dopiero na jesień. No ale warto czekać moim zdaniem. Trzeba trochę poczekać, no ale może się okazać, że w lipcu też będzie jesień, to może zdecydujecie się w lipcu już wyemitować. Niekoniecznie, dobra, okej. Okay. Nie planujemy, ale kto wie, zobaczymy. Macie jakiś cel na wakacje, bo mówicie o sezonie letnim, to nie wiem, jakaś ilość pizz, ilość filmów, nie wiem, ilość miejsc zwiedzonych, jakie są cele wakacyjne? Znaczy, teraz najbliższe miejsce, gdzie planujemy... gdzie planujemy się po prostu wybrać, trochę nietypowo, bo to niekoniecznie jest związane z sezonem letnim, to będzie Berlin. Chcemy do Berlina pojechać, tam ocenić kilka lokali,
przedstawić po prostu ludziom coś, co jest za granicą, bo w Polsce no już oceniliśmy sto parę lokali. Czas wprowadzić jakąś taką delikatną innowację, zobaczyć, czy to się przyjmie. Szukacie nowych pomysłów, świeżego wiatru, takiego powiewu tak na waszym kanale. To może coś innego niż pizzę. Coś innego niż pizzę. Właśnie myśleliście o tym? Zastanawialiśmy się nad tym. Mamy propozycję od ludzi, żebyśmy oceniali jakieś fast foody. Te bardzo znane na M, na K. Natomiast na M, na P. My się skupiamy na razie na pizzy, ale wprowadziliśmy takie delikatne zróżnicowanie. My cały czas ocenialiśmy właściwie capricciose, ser, szynka, pieczarki, nie? A teraz wprowadziliśmy taką innowację, która już się pojawi w sezonie letnim. I do tego bardzo serdecznie będziemy zapraszali, że każda pizza jest inna. Jakaś tam hawajska, jakaś tam powiedzmy z brokułami, z salami, jakaś tam powiedzmy z jakimiś może egzotycznymi będzie powiedzmy dodatkami jakaś pizza. Także no jakieś zróżnicowanie wprowadzamy. Ludzie też właśnie tego chcieli, prosili nas o to, żeby było coś innego właśnie na pizzy położone. I chyba tyle. Ale warto dodać, myślałem, że Pridak to doda, że co drugą środę miesiąca będzie kebab! Kebab z Lęborka! Tam, gdzie była najgorsza pizza, tam teraz będzie najlepszy może kebab. Może. Chociaż tam kebab jest nie najlepszy, szczerze powiedziawszy, ale to wszystko na odcinku. Coś zdradziłeś. No coś zdradziłem. Rozumiem, no nie jest mistrzostwo świata. Nie jest mistrzostwo świata. W Słupsku są więksi mistrzowie i to niedaleko was. No, proszę prawie bardzo. Że po sąsiedzku. No to dobrze wiedzieć. Kebab to na stałe się wpisze, czy to tylko pomysł na sezon? Znaczy kebab jest pomysłem sezonowym i tymczasowym, bo my nie mamy... No to kosztuje. No nikt nam tego nie funduje. Ciężko jest wyrobić. Czasowo Mateusz wszystkie te materiały funduje, więc jak ktoś ma reklamację co do jego montażu, to tam trzeba do niego się udawać, bo to jest mistrz montażu, więc tam trzeba do niego to wszystko jakieś uwagi zgłaszać. No i nie ma na to czasu. No pracujemy, musimy prowadzić kanał fanpage'a, mieć czas na nagranie tego wszystkiego i... A macie czas na coś jeszcze? Mamy czas na coś jeszcze, no mamy jakieś tam swoje obowiązki domowe, wiadomo, no każdy tam jakoś nie... Coś tam robicie coś tam jeszcze sobie poza. Robimy. Generalnie mamy czas na to, żeby się wyspać. To jest bardzo ważna rzecz. To bardzo ważna rzecz i warto też dodać, że czasami te kebaby i te wszystkie pizzerie czymś nas zaskakują. Na przykład w Koszalinie spotkaliśmy się z pizzerią, która dowozi pizzę taksówkami. Myśmy zamawiali pizzę. Ale nie własnej sieci. Chyba nie. Nie wiemy tego. Nie drążymy tematu. Zamawialiśmy i pani mówi, no proszę pana, ale dowóz 12 zł. Ja mówię, jak 12 zł? Tak dużo w Koszalinie, 3 ulice dalej? No proszę pana, bo taksówkami dowozimy. Ale jak pan przekroczy 30 zł zamówienia, przywieziemy za darmo. Dobra, to pani kole jeszcze dorzuci. I facet, puk, puk, puk. Proszę tam 30 zł, 50 groszy. Proszę 32. Staramy się napiwki dawać. Chociaż chyba tam żeśmy napiwków nie dawali, bo my średni budżet na odcinek to takie 25 zł. Staramy się nie przekraczać. Takie założenia. Tak, mamy takie założenia, czyli jak pizzeria jakaś przywiezie pizzę jak sławnie za 17 zł, to kierowca dostanie 2 dychy, ma 3 zł dla siebie na jakieś tam coś ciekawego i super. Dużym wyzwaniem też jest zorganizowanie w ogóle tych odcinków, bo my jadąc do Gdańska mieliśmy pomysł, żeby nagrywać w centrum handlowym. Obdzwoniłem wszystkie, zmailowałem, nikt się nie zgodził. Żadne centrum handlowe w Gdańsku, w całym Gdańsku, żadne się nie zgodziło, ale zgodzili się karmelici, którzy nam udostępnili salkę. Mieliśmy taki chip, żeby wyjść z tego, bo to zakon taki półklauzurowy przy kościele świętej Katarzyny. Byliśmy w samym sercu Gdańska. I tam żeśmy właśnie do klasztoru, też śmiesznie to brzmiało, że proszę pizzę do klasztoru karmelitów na profesorską 3. I tam wszyscy dostawcy pod bramą dzwonili, myśmy wychodzili po tą pizzę. No i się udało dzięki księżom właśnie zorganizować ten lokal. Bo a księża dojedli? Nie. Nie? Nie, zwiedzały z nami ulicę Gdańska, te pizze. Także no, niestety. Żeśmy musieli zjeść sami i dobrze żeśmy zrobili. Bardzo dobrze, bo w centrum handlowym byśmy musieli o 21 out robić, a myśmy o północy kończyli ostatnią pizzę u karmelitów. Było tak powiedziane. Zostawcie klucze na stole, pozamykacie drzwi, do widzenia, cześć, idźcie. My nic od was nie chcemy, zmówcie za nas zdrowaśkę i Bóg zapłać. Ale i super. Ale i bardzo dziękujemy. Tak, ja zmówiłem. Bardzo dziękujemy wszystkim życzliwym ludziom i szczególnie tym księżom, że nas spuścili i mam nadzieję, że tam, gdzie pojedziemy, znajdziemy życzliwe osoby, które nas przygarną. No to my też polecamy, możecie przygarnąć. Można się do was zgłosić i was przygarnąć? Jak ktoś jest z jakiegoś Torunia, z Grudziądza, z jakiegoś miasta, Szczecina, chcemy do Szczecina może na jesień jechać. Jeśli macie kąt, pokój, jakiś wolny kawałek ściany,
bardzo chętnie, bardzo chętnie. Właśnie ktoś... chciałem zapytać, co wy macie w Słupsku? To znaczy, no my mieszkamy w Słupsku. No ale co macie, ale... ten kąt do nagrywania, to jak to wygląda? No, bo zamawiacie... Pokój, po prostu, zielona ściana, kawałek podłogi, firmowy stolik, który Wojtuś zrobił z takim fajnym nadrukiem, z palety, euro, jesteśmy eko, recykling, te sprawy. I stawiamy, dokupiliśmy parasolki, trzy takie półprofesjonalne, stawiamy to, prąd. Jedziemy. I wygląda dobrze. No, ale tutaj to, co ja widzę, a nasi słuchacze w tym momencie jeszcze nie, a może będą mogli zobaczyć, no ale są dwie kamery. No widzę, że to jest taki no, dosyć poważny sprzęt, tak? No nie jest profesjonalny prosto z telewizji, ale no, wiem, że trochę kosztuje. No i jakość tych materiałów nie jest wcale słaba. Sami musieliście w to zainwestować. I to polepszył się sprzęt od początku? Na początku nagrywaliście czymś słabszym? Czy to tak od początku ten sprzęt jest z wami? Znaczy tak, ta jedna kamera, która jest tutaj z tyłu za tobą, to jest kamera kupiona 5 lat temu w 2012 roku. No, teraz już są troszeczkę inne standardy, technologie, wszystkie poszły do przodu, wiadomo. No ale wszystkie są Full HD. Tak, wszystkie są Full HD, 50 klatek. Ciągle wystarcza. I te jedno żeśmy odkupili od chłopaka, który wygrał ją w konkursie. Za pół ceny. No jechaliśmy to... do Rzochowa, żeby odkupić od, już nie pamiętam, taki 12-letni chłopak wygrał w jakimś konkursie i odsprzedał, bo mu nie było potrzebne. I myśmy lecieli z językiem na wierzchu, żeby tą kamerę zgarnąć, bo chętnych było sporo. Ile pizzerii po drodze oceniliście? No właśnie żadnej, no bo do Rzochowa nie ma nic. Nie ma nic, no. Dopiero w Leporku. Tam to pustki niestety są. Albo pozamykaliśmy, tylko nie wiemy. Tylko nie wiemy o tym. A może nisza, którą warto teraz wykorzystać. A myśleliście, żeby swoją pizzerię otworzyć? Znaczy... Poniekąd żeśmy myśleli, ale to nie jest kawę wypić. To nie jest tak łatwo. Trzeba wierzę, że nie. No ale ty masz już doświadczenie. Sprawdzone. No mam. Pracujesz. Ja pracuję w pizzerii, ale nie wiem, czy bym chciał. Oceniłeś swoją pizzerię? Znaczy, ja byłem honorowy, powiedziałem, Prydak, ty siadaj, ja tylko odcinek zapowiadam, ty siadaj, oceniaj. Wziął jeszcze moją siostrzenicę Natalię do kompletu, tak żeby uzupełnić lekko lukę, ale Prydak sobie fantastycznie sam poradził. Prydak, ciężko było? Ciężej niż przy innych pizzeriach? Ciężej. Miałem takie obawy, że po ocenie tego odcinka no niestety zostanę tam lekko połamany, ale na szczęście mogę zachować taką pełną niezależność tej ocenie i ocenić tak naprawdę to, co dostałem na talerzu. Nie? Albo inaczej, w pudełku tak naprawdę. Mhm. No, mi pizza, którą tam otrzymałem, bardzo smakowała. Ja tam serdecznie po prostu zapraszam do tego lokalu na Kotarbińskiego. Nazwy nie będę zdradzał. To połowa już wie, okej. Okay. A przyznasz się, co robisz w pizzerii? Czy robisz właśnie pizzę? Znaczy, wiesz co, generalnie ja tam nie robię nic takiego, żeby pizzę robić. I rozwożę po prostu. Jestem mistrzem kierownicy, jak mnie nazywa Robert. A Robert jest mistrzem kuchni i on tam robi pizzę, a ja się mu tam nie wcinam. Każdy robi swoje. Ja jeżdżę, mam kontakt z klientami. Dobra, i to też ułatwia właśnie kontakt z widzem. Czasami ktoś chce zdjęcie. Ostatnio do Parku Kultury i Wypoczynku było zamówienie. O, Pekuś, zróbmy sobie zdjęcie. Z 15 zdjęć zrobiłem. Chwilę mi to zeszło. Mam nadzieję, że żywoła nie była zła. No nie była, bo nie było nawet jej chyba. No właśnie chciałem zapytać, czy, no skoro ty dowodzisz, ktoś, kto zamówił, otwiera drzwi, widzi ciebie, rozpoznają cię ludzie? Właśnie rozpoznają nawet w lokalu. Ostatnio było, był chłopak, powiedział, o ziomuś, ty, ja cię znam, ciomuś. Taki był lekko facet, taki trochę pod wpływem, ale powiedział, no ja cię znam. No i rozpoznają i myślę, że szefostwo nie ma też do nas żadnych tam pretensji, że my coś takiego robimy. Przede wszystkim, jeśli chodzi o moje miejsce pracy. Przeciwnie, wspierają nas, jak była Salwa Festival, myśmy tam też parę zdań przy prezentacji pizzy powiedziałem, z Prydakiem żeśmy byli. Fajnie było, super, naprawdę. Byliście też na Food Truck Festival w Słupsku. To Mateusz był. Sam. Tak, sam byłem na Food Truck Festival w sobotę, bo to było w sobotę i niedzielę. Pojawiłem się w sobotę o godzinie około 14 chyba, jakoś tak. No tam pizzy chyba nie serwowali. Niestety. Pojechałem tam z zamiarem, żeby... Już by odjechali. Ujarzmić pizzę, zobaczyć jak to tam wyglądało. Natomiast no niestety tym razem nie było. Na poprzednim Food Trucku, który był organizowany w okolicach 20 maja bodajże, pizza była. Ale wtedy nie spróbowałem, jakoś tak wyszło. Czyli nie ma tak naprawdę odcinka, w którym możemy dowiedzieć się, co warto zjeść na Food Trucku, no, który akurat no, ten festiwal... No, na to... jesieni będzie. Przyjedzie do Słupska Food Trucki, poprawimy się. Tak jest. Spróbujemy wszystkiego.
ten odcinek obecny był wykonany w formie takiej bardziej, powiedzmy, prezentacji samego festiwalu. Niekoniecznie tam przedstawiania dań, które tam są, i próbowania, tylko przedstawienia samego eventu, że coś takiego się dzieje, jak to wygląda, w formie takiego vloga. Okej, okay, no właśnie, jak was się nazywa? YouTuberzy, vlogerzy? Są jakieś inne określenia? I czy te dwa są... To jest najbardziej rozpoznawalne. No. Na nas mówią różnie też, bo przez tą pizzę, nie? Że zajadacze na przykład, czy tam jakieś takie... Szeryfowie pizzy. Tak, szeryfowie pizzy, to jest nasza... Kurde, Filip, dziękujemy. Jak nas nazwał, tak to hasło rzucił zresztą, z rękawa. Tak, to hasło zresztą pojawiło się na waszym profilu na YouTubie, na który zapraszamy. Wystarczy wpisać Pekuś and Pridak. Albo zajadamy, oceniamy. Zajadamy, oceniamy, też w ten sposób znajdzie. Też znajdziecie. Myślę, albo że pizza Lemborg, pizza Słupsk. Myślę, że jest wiele sposobów, żeby w prosty sposób was znaleźć na YouTubie. No to gorąco polecamy, szczególnie przed zamówieniem pizzy. No, ale to sprawdźcie, tak. Trochę tak, trzeba poświęcić czasu, żeby obejrzeć wasze odcinki. Ile średnio odcinek trwa? Tak już po montażu. 7-10 minut. Czasami 5, jak jakaś gorsza pizza, bo sosów nie ma, bo się zdarzało, że tam na przykład, proszę pana, ale tylko oliwy. No to trudno, no. To będzie oliwa, no. Albo, proszę pana, no sos czosnkowy ostry damy. A ostry nie jest, no. I to tam my nałożymy, ostry nie jest, no to nie ma co oceniać za bardzo, bo z kryteriów nie spełnia w ogóle. Out. Do widzenia. I to różnie. 5, 7, 10 minut to jest maks. Okej. Obecnie właśnie mamy taką formę, że jest odcinek około 10-minutowy. Kiedyś mieliśmy nawet 15. Trochę to skróciliśmy. Za długie to było. Ludzie no, są tacy, że wolą po prostu krótsze treści. Wolą konkretnie i na temat. Krótko po prostu. No to może nie było tak krótko, na pewno było konkretnie i na temat, ale musimy powoli kończyć. A kończąc byśmy chcieli serdecznie pozdrowić. Przede wszystkim pozdrawiajcie słuchaczy Radia Fama, którzy nas słuchają, a słucha nas pewnie parę widzów. Moja siostra Kaśka też pozdrawiam. Pozdrawiamy redakcję, gdzie pracuje Mateusz. Pozdrawiamy pizzerię, gdzie ja pracuję, panią Martę, Roberta, Piotra i Dawida i wszystkich dookoła. No i pozdrawiamy też Adasia, poszukiwacza, który nas wspiera, i wszystkim dziękujemy, którzy nas przyjmują, którzy do nas podchodzą, a ci, którzy się boją, niech się nie boją, podejdą. Taka dziewczyna mi ostatnio w wentarze zaczepiła, nie wiem, Kinga się chyba nazywa, albo coś takiego. Nieśmiało się przytuliła, widać, że się tak lekko trzęsła. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas zaczepili, którzy nas chcą zaczepić. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i pozdrawiamy też jednego naszego włodarza miasta, pana Biedronia. U niego też żeśmy byli i też go pozdrawiamy. A jedliście pizzę z prezydentem? Tak, jasne. Żeśmy nawet mu kubek dali. Komentuj nasze materiały, też możesz wygrać kubek. I wszyscy, którzy słuchają i chcą wygrać kubek Pekuś i Pridak, co dzień niedzielę o 15 jest odcinek. Komentujcie, jak komentarz będzie taki w miarę chwytliwy. Co tydzień jest losowanie. I ciekawostka, żaden kubek nie trafił w województwo pomorskie. Nigdzie, gdzie myśmy oceniali pizzę, jeszcze nikt nie wygrał kubka. Wygrali gdzieś w Mazowieckim, w Podkarpackim, w Małopolsce, ale w Słupsku i na Pomorzu jeszcze nikt nie wygrał kubka. Próbujcie. No to chyba źle świadczy o Pomorzanach. Znaczy, w sumie niekoniecznie. To dowodzi temu, że tak naprawdę mamy widownię rozmieszczoną w całym kraju. To na pewno, no, ale to znaczy, że na Pomorzu nie umieją co, dobrze zdań zbudować? W sumie... Chwytliwie, tak, bo to jest takie... Znaczy, bo tak naprawdę my wybieramy komentarze, które tam ludzie piszą i z tego losujemy. I ani jeden, nikt nie wygrał tutaj na Pomorzu. Czystym przypadkiem, nie sprawdzacie, skąd są te osoby. Nie, bo my tak naprawdę nie wiemy. Ktoś tam, powiedzmy, napisze komentarz, tylko widać imię, nazwisko albo nick. Jakiś awatar, jeżeli ktoś ma, i tak naprawdę to jest tyle. Nie mam tam żadnego adresu, skąd to było pisane, miejscowości. No to jednak internet, jakbyście dobrze pośledzili. To się okazuje dopiero wtedy, kiedy ktoś pisze na fanpage'a, że słuchaj, to ja jestem autorem kubka, ja wygrałem kubek i no i zgłaszam się po odbiór. Ja piszę, jesteś z Osłupska czy nie? Bo jak nie, no to wysyłamy, wiadomo, nie będę jechał gdzieś do Krakowa komuś kubek dać. No i się wtedy wydaje, kto skąd jest, no bo podaje adres do wysyłki. No, rozumiem, no i wszystko powędrowało poza województwo pomorskie. No to polecamy Słupszczanom szczególnie, no macie pizzę na miejscu, wystarczy wejść na kanał chłopaków, ocenić, dać fajny komentarz, wziąć kubek. Chciałeś jeszcze kogoś pozdrowić, czuję. Czy chciałem kogoś pozdrowić? Generalnie właśnie tutaj też, jak już Pekuś wspomniał, słuchaczy tutaj Radia Fama, wszystkich naszych widzów bardzo serdecznie. My dziękujemy za wysłuchanie nas, zapraszamy na nasz kanał Pekuś i Pridak. Zaczepiajcie nas na mieście, piszcie jakieś różne sugestie, pomysły, bo my was wszystkich serdecznie, serdecznie wysłuchamy. Tak jest. I jeszcze 100 lat dla mamy, bo wczoraj miała urodziny.
Także no. Tak miałem powiedzieć o, miałem powiedzieć na początku, uciekło mi z głowy, tak się tu stresuję. No, no nie wyglądacie i nie brzmicie chyba na zestresowanych. Przywiozłeś? Dziękujemy prowadzącemu też. Ja również bardzo dziękuję, że zechcieliście być. I pozdrawiamy wszystkich też. Tutaj. Przywiozłeś mamie na urodziny pizzę? Sama chciała zamawiać. Ale była pizza, była. Zdarza wam się z rodzinami jeść pizzę? Oczywiście. I oceniać albo sugerować ich ocenami? Czy ich oceny się pokrywają z waszymi? Jesteśmy niezależni, to nasz produkt firmowy. Generalnie dosyć często. Generalnie właśnie dosyć często to jest z rodziną, z bratem, szczególnie często chodzimy na jakieś tam różne pizze i testujemy, wymieniamy się zdaniami, sprawdzamy, co tam takiego szykują. Porównujemy, czy tydzień temu była lepsza, czy dwa tygodnie temu, czy dzisiaj. Także no, jest takie porozumienie. Rozumiem. No i dalsze wyzwania przed wami, te fast foodowe, no bo fast foodem de facto się zajmujecie. Jest takie ostatnie pytanie. Jest jakiś cel? 5000 subskrypcji, 5 milionów subskrypcji? Cel jest taki, do końca roku 5000, a w przyszłym roku podwajać to, potrajać. Chcemy jak najwięcej. Chcemy jak najwięcej. No i przede wszystkim cel jest taki, żeby ktoś nas w końcu wspomógł, ktoś nas zauważył. No to pracujemy na to i myślimy, że jesteśmy tego warci. Chyba. No tak to my polecamy, a wy możecie sami ocenić. Pozdrawiamy słuchaczy, pozdrawiamy też widzów na YouTubie. Przypominamy, Pekuś i Pridak. Jutro premiera tego odcinka. 15:00. No to zapraszamy w środę do obejrzenia, a no do wysłuchania też zapraszamy, bo na antenie Radia Fama jeszcze nasza rozmowa będzie się pojawiała. No to dziękujemy, że zechcieliście przerwać jedzenie pizzy, kebabów i innych rzeczy, że odwiedziliście studio Radia Fama. Czego życzyć takim youtuberom jak wy? Nie wiem, subskrypcji dużo i sponsorów. I sponsorów. Dobra, tak no to życzymy. I życzliwych ludzi na drodze. Finał, wszystko. Spełniania marzeń. No to spełniajcie. Nie, my nie mamy marzeń, my mamy cele. O, właśnie. No to spełnienia celów, tych subskrypcji jak najwięcej, no i sponsorów. Niech się znajdą, wasz kanał wtedy będzie mógł być jeszcze bogatszy. Dobra, moglibyśmy jeszcze pewnie godzinami rozmawiać. Jasne. A wszyscy pewnie zgłodnieli. No to życzymy smacznego, może akurat w pracy gdzieś jakieś drugie śniadanko. Pekuś i Pridak, czyli Piotr Struś i Mateusz Skórz byli gośćmi studia Radio Fama. Dzięki. Dziękujemy. A dla telewidzów, tak, mamy awarię jednego z mikrofonów, dlatego mówili do jednego, przykro nam. Już pół roku ta awaria. Już pół roku ta awaria, dziwne, nie? Jej się chyba nie da naprawić.